Witam serdecznie z tej strony Zajbra, to jest kolejna odsłona retrovlogu. Dzisiaj pokażę mój zakup. Mianowicie będą to dwie gry na Pegasusa, NES-a, Famicoma raczej, oraz zestaw kluczy. Jeżeli chodzi o gry, jest to Aladdin, który był fenomenalny z tego co pamiętam, oraz Felix od Hanson Softu. Co do Felixa mam trochę mieszane uczucia, ponieważ nazwa jest po japońsku. Mam nadzieję, że gra sama w sobie nie będzie po japońsku. Obie gry są świetne. Bardzo dobrze je wspominam, właśnie w szczególności tego Felixa. Sam nie wiem ile razy go przechodziłem. Tak przyjemnie się grało. Kot z koszykiem, czy torbą, w której miał gadżety. Co więcej trzeba do szczęścia? Dwie świetne rzeczy. Kot i gadżety. No i drugie są oczywiście Aladdin, który bardzo przypomina m.in. Króla Lwa. Mniej więcej ta sama stylistyka. Tutaj też była m.in. Księga Dżungli, która powinna się pojawić w najbliższym czasie. Dobra, to są dwie gry. Kolejna sprawa, coś na co bardzo długo czekałem i żałowałem, że na przykład zacząłem rozkręcać, raczej wymieniać obudowę w Game Boy Advance bez tego, mianowicie zestaw kluczy, raczej śrubokrętów. Czyli śrubokręt z nakładkami, no tak. I tutaj właśnie podstawowe nakładki są, czyli poza podstawową taką krzyżakową mamy tutaj potrójną, czyli tą właśnie, która jest bardzo potrzebna do rozkręcania obudowy w Game Boyach. Plus dwa gwiazdkowe i coś a la pseudotorksy. Więc za grosze tak naprawdę można było to kupić, aczkolwiek no czas dostawy był kosmicznie duży, bo to było ściągnięte z AliExpress. No zobaczymy. A dodatkowo jeszcze plastikowa taka podkładka potrzebna m.in. do otwierania obudowy. Co się przydaje, szczerze mówiąc, żeby nie podważać na przykład kluczem czy czymś, bo możemy zniszczyć obudowę. Sobie wyciągnę, sprawdzę. Bo czemu by nie? Mamy w końcu czas. Wydaje się solidne. A, potrójne. Czyli mamy dwie potrójne. Czy jest ta sama wielkość? Nie, jedne są mniejsze, drugie są większe. Klucz się wydaje dobry. Przede wszystkim tutaj ma plastik. Co za tym idzie przy odkręcaniu, w szczególności tych mocniej zaspawanych śrubek, palców nie poprzeciera, z czym miałem duży problem, bo jak siłowo próbowałem wtedy rozkręcać, palce miałem po prostu totalnie poździerane. No, można powiedzieć, że poździerane. Na pewno podrażniona skóra była. Więc jak najbardziej, no tak? No cóż, to jest to. Szybki zakup, szybka dostawa. No może poza kluczami. Tak czy inaczej, zachęcam do lajkowania, subskrybowania, wspierania kanału. Pozdrawiam, trzymajcie się. Hello!